dotyczące zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Witosa, druk nr 3713. Proszę też pana przewodniczącego o przedstawienie. Opiniuję się pozytywnie tutaj to zamierzenie. Ja powiem konkretnie, o co chodzi. Planowane są dwa budynki, budynek B1 czy B2. Tym razem stoimy przodem do Kerfura i po prawej stronie budynek w kształcie trójkąta idący wzdłuż ściany frontowej, mniej więcej od połowy w prawo i następnie wzdłuż ogrodzenia. Przy czym tam pozostaje droga i pozostaje pas, jeden pas parkingowy dla samochodów. To droga, chodnik, wszystko pozostaje odsunięte od ogrodzenia ten budynek. Jest to niski budynek, zabudowa wysokość elewacji do 10 metrów, czyli on sięgnie mniej więcej tak, jak są wysokość budynku, jak wysokość Kerfura na tyłach, gdzie jest administracja. Potem ta część frontowa Kerfura jest niższa, hala, natomiast administracja jest nieco wyższa, prawda? Tutaj ten budynek po prawej. Byśmy się zastanawiali, czy ten budynek nie będzie w jakiś sposób, nie wiem, ograniczał widoczności mieszkańcom, którzy są na korytarzu niżej. On jest dosyć duży, dosyć daleko odsunięty. Natomiast światło, słońce i tak fizycznie nie spada zupełnie z tamtej strony. Słońce pada dokładnie. Ta strona jest tutaj w żaden sposób nie będzie zacieniała. Chyba, że odległość jest 20 metrów mniej więcej do następnej, do zabudowy. To jest budynek B1. Natomiast budynek B2, stojąc frontem, to będzie taki nieduży klocek prostokątny wciśnięty po lewej stronie na parkingu obok lewej ściany Kerfura. Będzie ten klocek i za nim dalej ta droga, która pozostaje dojazdowo do Grudziana przez teren Kerfura. Ona zostaje razem z parkingiem, z tymi miejscami parkingowymi. No tutaj, w tym miejscu jest dojście do części administracyjnej Kerfura, czyli na lewym tym małym parkingu, jest budynek B2. No i to jest też jest ta informacja, on jest do 10 metrów wysokości. Stąd nasze opinie są pozytywne z racji, że no, nie zakłóci życia, że tak powiem, mieszkańcom, natomiast jest to jakieś tam wykorzystanie powierzchni własnej przez właściciela. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Jednocześnie też informuję, że zarząd ten projekt uchwały także pozytywnie zgadzał. Chciałem się spytać, jak ten parking ogólnodostępny przy Kerfurze, w świetle tych wszystkich budynków, tak dalej, to o ile on się zmniejszył? Czy w ogóle się zmniejszył? Ale mówimy o tym parkingu. Mówię o tym parkingu aktualnie, który dajemy już raz przy Kerfurze. Tak, tak, tak. Już raz próbuję to oszacować, ale no realnie o dwa pełne rzędy. Tam najdalej. Jak już ta droga jedną z Kerfura, prawda? Znaczy, mijając kościół po prawej, droga idzie w łuk w lewo, wchodzi tutaj, żeby Kerfur minąć, to w tym miejscu się zaczyna budowa. Czyli nie jest wydzielenie? Dużo mniej. No tylko, znaczy, miejsc jest dużo mniej, no to jest, a już, tu jest dokładna ilość podana. O, tu mamy 1000 zdało. Czyli nawet nie chwalę się pełne boksy, tak? Ile ten inwestor
parkingowych budynków. Nic nie przewidujesz, bo to jest nisko kondygnacyjny. Jeszcze sami odróżnicy. Szanowni Państwo, jak ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo. Dokładnie jest taka sytuacja, że jest budowa na placu parkingu, czyli tracone są miejsca parkingowe na rzecz usług, prawda? No, robi to na swoim terenie. Znaczy, no, z punktu widzenia, kiedyśmy się na komisji zastanawiali, tak, no, w ciągu tygodnia, no to w interesie właściciela hipermarketu jest to, żeby miał dużo miejsc parkingowych, bo ludzie będą mogli parkować, nie? Natomiast nas interesowały jeszcze kwestie niedziel i korzystania z tego parkingu przez mieszkańców dojeżdżających do kościoła. No, jest to jakieś ograniczenie, natomiast, no, to nie może być jedyny argument do tego, żeby dać negatywną opinię do przebudowy, bo to jest to jego teren, jego parki i tak dalej. Natomiast jest to i tak o tyle dobre, że są to planowane niskie zabudowy, a nie bloki. Bo generalnie, gdyby był wniosek złożony, to prawdopodobnie ze względu na wysokość wieży kościelnych takie wnioski by mógł przejść przez architekturę. Wieża kościoła jest najwyższym obiektem w promieniu 50 metrów, więc nie byłoby problemu z wieżowcami. My byśmy mieli problem, podaliśmy mega. Natomiast to bywało pozytywne. Może lepiej, żeby tam było ze Żmickiego. Tyle ode mnie. Dobrze, ja chcę też Państwa poinformować, że do tego projektu ja zgłaszam taką poprawkę, bo tutaj czysto zaznaczono, no jest potrzebne takie dopisanie, bo dotychczasowej treści jest proponowane, opinie się pozytywnie pod nazwą, bo to jest zwiedzone po prostu określenie zamierzenia inwestycyjne. Także prosiłbym o przyjęcie tej poprawki. No, podobnie pisząc projekt uchwały projektodawcy zjedli, jak pierwsze. Przyznajemy się za bardzo. Dobrze, nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie projektu bądź też zgłoszonej poprawki chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Przeczytam Państwu tą poprawkę, żeby była jasność. W paragrafie pierwszym po słowie pozytywnie dopisuje się słowo zamierzenie inwestycyjne. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej przeze mnie poprawki, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania nad całością projektu według druku nr 3713 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Ktosa wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzyma? Dwie osoby. Tym samym uchwała została podjęta i przechodzimy do kolejnego